No i tak, kochani, teraz tutaj mamy taką szybką akcyjkę. Wygniło nam tutaj w okolicy klamki w tylnych drzwiach. I trzeba to naprawić. Tutaj występują reparaturki do tego modulu o pod szybę, ale majster tu podemontował te listwo ozdobne i tak patrzy, że tutaj te doły są idealne. Także wiecie, no nie ma sensu tego niszczyć. Jak coś jest w bardzo dobrym stanie, po prostu wymienimy tutaj, dorobimy kawałek blaszki, o, i takie coś tutaj wstawimy. No i dobra, kochani. No, master taką blaszkę sobie wyciął i teraz pierwsze co zrobimy, pierwszy etap, zrobimy to przetłoczenie tutaj. Czy będzie tak ładnie, mniej więcej wiecie, to zrobić. No i tak, pierwsze co to na takiej testowej blaszce sobie dobierzemy kształt. Tak, mniej więcej, żeby to pasowało. Gdzieś tak. Zaraz zobaczymy, jak to. No, idę teraz to przymierzyć. No, w miarę pasuje, ale trzeba by to trochę pogłębić. O, tyle. Zobaczymy, czy to wejdzie. O, nie takie proste. Raz, dwa, trzy obroty. No elegancko, dobra. Teraz zrobimy to na naszej blasze. No i dobra, próbujemy. Raz, dwa. Raz, dwa. No i dobra. Teraz to tylko wyrównamy. No i dobra, kochani, mamy. O, tak będzie wyglądała nasza blaszka. Teraz jedyne co, to majster musi tutaj ciutkę obciąć na ten zamek, bo nam przeszkadza. No dobra, coś tu mamy zaznaczone. Trochę tak sobie. Ha, ale spróbujemy coś z tego wyciąć. Majster powoli powycina sobie taki kształt. Zrobiliśmy tutaj naddatki takie po mniej więcej pół centymetra. Bo to jest wszystko tutaj. Ta ramka jest zagięta do środka. Także spróbujemy teraz tutaj po szerokości to ładnie delikatnie zagięć.
wyłączony zalążek zdjęcia. Zatem pamięć później odczytacie. To jest kolejna rzecz. Jaka? No, nie boli. Mam się. Teraz dobry. Teraz się wyjadę, bo tutaj właśnie tutaj przy drodze. Więc jak może, to mogę sobie zatem. Zrobiłem to. Weź długo, zrobię to nie. Tak, teraz młotek. Z dziutkiem, nie mówię dziutkiem, mówię dziutkiem. Dobra, teraz jeszcze długo. Uśpię, biegania. No dobra. Takie coś, może nie wygląda za ładnie, ale idziemy to przymierzyć. Tak? I teraz zobaczymy. Czekajcie, jakby to było. No kurde, elegancko. Elegancko. Nie będzie tragedii. No i dobra, myślę, że może być. Bo tu chodzi o to, że o, tu przyjdzie coś takiego i tu musi być miejsce na... No i tak, kochani, majster tu zrobił o jeszcze ciutkę taki jakby dziubek, bo chodzi o to, żeby w tym dziubku było miejsce na otwór, na śrubę, którą będzie przykręcona ta nieszczęsna klamka. O, to będzie coś takiego. O, takie coś. No, teraz tylko co? Majster musi to ładnie wyciąć. Trzeba to pomierzyć cięcie. Tutaj spróbujemy. Spróbujemy to ładnie wyciąć i też zrobimy na taką małą zakładeczkę, bo tu niestety jest płaska blacha. I nie chcę, żeby mi tego za bardzo powyginało przy spawaniu. No i dobra, kochani, teraz mamy to przyłożone ładnie i o, patrzymy, czy te linie tu się zgrywają. Te linie tu muszą się ładnie zgrywać. Tu jak będzie tam milimetr więcej, to nie ma stresu, bo to można zawsze, wiecie, podgiąć kombinerkami. Także nie ma co się tutaj zbytnio z tym stresować. No, tak by to wyglądało. I teraz tylko wystarczy to ładnie tutaj zaznaczyć i obciąć.
Dobra, kochani, mamy to pospawane. Może nie wygląda za pięknie, ale teraz przyjdzie. O. Nasza klamka. I będzie elegancko. Tu dolega. Od dołu. Od dołu też ładnie dolega. No. Może być. Nie ma co się z tym szarpać. Także co, to mamy zrobione. No godzinkę trzeba było posiedzieć. Samo spawanie tego to wyszło 25 minut, bo patrzyłem na filmiku. No i mamy zrobione. Na szczęście ten dół jest bardzo dobry, także oszczędziliśmy właścicielowi prawie 200 zł za taki panel. Plus oczywiście wiadomo, wyciąganie szyby całą by trzeba było wyciągać, tu zaklepywać, no cały dzień, no może nie cały dzień, ale pół dnia roboty z tym, żeby to poogarniać. A tak, blaszka wstawiona, przyjdzie ładnie szpachla, tu od drugiej strony wszystko tam się, widzicie, poepoksyduje, bo jest fajny dostęp, także nie ma stresu. No, także tak to wygląda. Trzymajcie się. Kolejny filmik zaraz rzucę.